Łukasz, witamy w Radomiu. Wczoraj byłeś u Krzyśka Głowackiego, pomagałeś mu w sparingach przed walką z Nurim Seferim. 3 tygodnie z nim sparowałeś. Opowiesz, jak te sparingi wyglądały? Ja byłem na pierwsze 3 tygodnie, sparowaliśmy 4, 5, 6 minut. No, Krzysiek jest w gazie, nabiera sił, mężnieje, bije coraz mocniej, już kilka lat z nim sparuje. No, ma w sobie potencjał i stawiam na niego, na jego wygraną. Mańkut, niewygodny chyba sparring partner dla Ciebie? No niewygodny, ma pozycję obniżoną, na tyle nodze stoi. Szybkie nogi ma, szybko bije, luźno. Ja prezentuję taki bardziej siłowy, wolny boks, a on jest coś przeciwnego. Luźno bije, doły, górę, bezpośredni, lewy, prosty. I naprawdę ma czym uderzyć. Ty boksowałeś bodajże 10 lat temu z Nurim Seferim. Powiesz może, na co powinien Krzysiek w tej walce uważać? Wiadomo, że ty boksowałeś kupę temu. Ten zawodnik na pewno się trochę zmienił. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że znasz jednego i drugiego. No mogę powiedzieć tyle, że nie czuję się przegranym w tym pojedynku. Była to walka wieczoru. On był tak zwany lokal matador, bodajże miejscowy zawodnik. Wszyscy liczyli na niego, daliśmy dobry pojedynek. No na punkty nie dało się wygrać i tyle. No mi się wydaje, że Krzysiek teraz jest w takim wieku, że wspina się do góry, a Nuri po prostu boksuje z weteran, powiedzmy. No i myślę, że nie będzie miał jakichś... No, faworytem na pewno w tym pojedynku nie jest. Ale myślisz, że ten pojedynek 31 stycznia w Toruniu rozstrzygnie się na dystansie 12 rund? Czy to będzie czasówka? No, ja tu stawiam na czasówkę, powiedzmy 8 runda dla Krzyśka. Wróćmy do Ciebie. W grudniu zrewanżowałeś się Tarasowi Oleksijence. Przypomnijmy, w 2013 z tym zawodnikiem przegrałeś. A teraz odbiłeś się i w 5. rundzie wygrałeś przed czasem. No, dla mnie to była sprawa honorowa, bo pojedynek sprzed roku, fakt, że z samego początku jakieś dziwne rzeczy były, może nie do końca przypisowe, nie wiem co miał w tych rękawicach, ale takiego ciosu jeszcze nie oberwałem. No fakt, że to byłem rozgrzany, mówię, wejdę po pierwszej rundzie, się rozgrzeję i okej. Okay. No ale walka się przedłużyła i... Mówię, rozgrzany byłem, potem ostygłem, mówię, się rozgrzeję, no i niestety już drugiej rundy nie było. Po tym lockdownie po prostu wystartował na mnie, skontrowany był ładnie lewym sierpem, zawisł na linach, sędzia krzyknął stop, no, byłem przekonany, że wyliczy Tarasa, no ale co. Sędzia krzyknął stop, zawołał lekarza, lekarz mówił, że się nie nadaje do pojedynku i tak to było pierwsza runda KO. No i pojechałem, mówię, honorowo podjąć walkę raz jeszcze. No, źle on to, mi się wydaje, że źle to rozegrał, bo dobry amator był, to trzeba też przyznać. Powinien nam wystartować, no i to pewnie by się i tak jakoś skończyło szybciej. No ale zaskoczył mnie, no tak pomału. No, to ja biłem te proste i sam wszedł na haka. Od samego początku, przed walką już miałem ładnie zatejpowane rączki. No, delegat przychodzi, źle, musiałem wszystko odwiązywać, wiązać na nowo, to już ta konstrukcja oczywiście nic nie dała, do dziś mnie jakieś kości w ręku bolą. No i co? A co się okazało z tymi bandażami, to teraz miał tak zawiązane, że bym mógł, nie wiem, ściany przewracać. Zrobili po prostu wszystko, żeby Cię zdekoncentrować, tak? No bo to chyba tylko o to chodziło. No na pewno i dlatego może też ta wygrana nie była w najlepszym stylu, bo już poszedłem na wariata jak się dało, żeby tylko wygrać. W pięknym stylu już dosyć przegrywałem, także lepiej w złym stylu wygrać i tyle. Ja boksowałem chyba jako 8 Polak i jeden tylko zremisował, tam puchary Niemcy oddawali Polakom. No cuda się działy, ale zawsze jakaś przygoda. Piąta runda, na początku 5. rundy trafiasz prawym, twój rywal pada, sędzia go liczy. Według mnie już ta walka powinna być wtedy zatrzymana, no ale sędzia jednak pozwala kontynuować ten pojedynek.
rzucasz się na swojego rywala i po chwili sędzia to przerywa, bierze ciebie do narożnika i coś ci mówi. O co to chodziło? Nie wiem, nieprzepisowo go uderzyłeś? No nie wiem, on to widział, z Bogu widzi się lepiej. No nie wiem, jakiś nadgorliwy był po prostu. Nie ma co tu dyskutować, wszystko robi, żeby zamiast go liczyć, to mi jakoś ostrzeżenie chciał dać, no nie wiem. Ale wiesz, jak to się... przyjmuje się tym. Ale wiesz, jak to się fajnie oglądało. Tobie sędzia mówi jakieś, nie wiem, ostrzeżenia, coś ci pokazuje, a twój rywal dosłownie wisi na linach, że gdyby nie liny, to by prawdopodobnie upadł, bo był tak skrajnie zmęczony. Tam go, wiesz, trener wyciera, coś mu tam mówi, po prostu dali mu odpocząć. Później walka jest kontynuowana. Tak się rzuciłeś na swojego rywala, nie wiem, nie widziałeś tego ręcznika, jak rzucił Katman? No, niestety nie widziałem, bo ten ręcznik był po prostu zrzucony za moimi plecami, no. Mówię, może nie było w najlepszym stylu mistrzowskim, ale zawsze do przodu. Ale do przodu właśnie. Cieszy to, że udało się przed czasem wygrać? No, cieszy to. Oprócz tego gdzieś tam punktów na tym bokstreku mam trochę więcej. Już ktoś tam dzwonił o pojedynki na luty. No po prostu czekam na odzew teraz, dlatego jestem cały czas w treningu. Łukasz, tak naprawdę co dalej chciałbyś robić? Bo w tej chwili jesteś sparring partnerem na telefon. I jesteś zawodnikiem. Traktujesz te sparingi jako elementy przygotowawcze do pojedynków? No tak jest, no sparuję i tą formę trzymam. No, nie było mnie by stać po prostu, szkoda. No, nie warto raczej inwestować w sparing partnerów już w moim wieku i tak dalej, a to jest jednak jakiś koszt. No i przez to mówię, jakoś te swoje umiejętności no, może delikatnie podnoszę. Trenuję coraz więcej, trenuję rano i wieczorem, prowadzę gym, w sumie to jest mój sposób na życie, trening. No, mówię, z roku na rok trenuję więcej i może też przez te treningi ostatnia walka tak dobrze poszła. A co byś chciał sportowo jeszcze osiągnąć? Sportowo? No, jakieś marzenie, nie mam planów, mistrzostwo świata. No, co prawda, jak będzie okazja, to i o mistrzostwa świata się zaboksuję, ale nie myślę o tym na pewno. No co? Ruszam się już powiedzmy 20 lat, już nawet jubileusz był chyba w zeszłym roku. Chciałbym jeszcze poboksować i podtrzymać tę formę tak do... No jeszcze ten rok i kolejny i będzie dobrze, będę spełniony sportowo i tyle. Na pewno nie odbiegam jakoś dużo od tej naszej czołówki i tak dalej. Mówiłeś, że są telefony i jest coś planowane na luty. Cichy plan. Jak się dzieje, zapytam, to mi nie powiesz. Powiedz mi tylko tak, czy to ma być Polska, czy to ma być zagraniczny wyjazd i czy rywal obcokrajowiec, czy polskie podwórko? To będzie moja słodka tajemnica. Jak dziennikarz pytasz, już wiele razy to takie mówienie o tym w przyszłość nie dochodziło do skutku, także zamilkmy. No dobra, a ewentualnie kiedy będzie jakaś informacja? No na pewno w styczniu. W takim razie życzę, żeby do tego pojedynku doszło i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam Boxer.org.